Tego nikt się nie spodziewał, ale witam. Wczoraj widziałem się z Przemkiem Pro i Mortalciem. Biła od nich taka YouTube'owa energia, że zachciało mi się coś nagrać. Więc dzisiaj pojedziemy na ramen. Zabiorę ze sobą mojego ziomala Fifsona. Najpierw jedziemy do miejsca, w którym jest najgorszy ramen. Później jedziemy do miejsca, gdzie jest najlepszy ramen. Oczywiście, jeśli przeżyjemy wizytę w tym pierwszym miejscu, bo może być różnie. Ruszam po Fifsona i będziemy się zajadać. Będziemy oceniać obsługę, oczywiście jedzenie, czas podania, o ile będzie jakiś taki bardzo rzucający się w oczy, że będzie długo po prostu, no to wiadomo, o tym wspomnimy. Nie jestem jakiś mocno krytyczny co do obsługi kelnerskiej nigdy w knajpach, bo liczy się dla mnie głównie jedzenie, wiadomo. Także wystarczy jakaś odrobina kultury i podejścia do drugiego człowieka takiego po prostu spoko i jestem zadowolony. Ale jak ktoś jest hamem, no to wiadomo, tipa nie ma. No to tak, jedziemy do miejsca, które nazywa się Umamitu. Przeczytam ci opinię, żebyś wiedział, z czym mieliśmy do czynienia. Odradzam, począwszy od obsługi klienta, gdzie trzy dziewczyny nie są w stanie podejść do klienta i przyjąć zamówienia ze względu na to, że są zajęte plotkami. Jak na 33 zł to porcja zabawnie mała, ramen zimny, średni, ale zjadliwy. Laksa dość uboga, bardzo słona i prawie bez składników, tylko dwa plasterki tofu. Za 15 zł ok, ale nie za 34. Mobbing, łamanie prawa pracy, całkowicie niewskazane, żeby tam jeść. To nie fancy, tak? Fancy, fancy, no. Tutaj, proszę Państwa, właśnie mamy zjeść najgorszy ramen w stolicy. Nie wygląda to źle. Zachęcające, bym powiedział. Ale może się kryć pod tym kwaśna zupa. Jestem mega głodny, więc zjem cokolwiek. W ogóle nie jestem wybredny, lubię wszystko żreć. Prawie wszystko. Pyszne ramen. Lewo i food porn będzie. Rozumiem, food porn. Oby. Dobry. Będzie jeden shoyu i tamtom kotsu. Tak, i drugi będzie ten wegański shoyu i asai. I to wszystko? Tak. 64 zł za dwie zupki. Wzięliśmy jedną opcję wegetariańską, czy tam wegańską, a drugą mięsną. Pewnie wegetariańska, nie? Chyba tak. Bulion pewnie zwykły jest, shoyu, no. Będzie dobry, myślisz? W zdjęciach wygląda fatalnie ogólnie. Ogólnie nie znaleźliśmy miejsca, którego szukaliśmy. Widocznie było tak chuj, że już się zamknęli. Ale jest tutaj inny ramen. Ma 2,8 na Google. Później wam przeczytam opinię. Albo w sumie teraz wam przeczytam. Bardzo słaby ramen, w bardzo wysokiej cenie. Smak jak z proszku. Dwa grzybki, jajka ugotowane na twardo. Oho, o marynowanym jajku zapomnij. I dwa kawałeczki mięsa. To nie jest ramen, dramat. Zupa z proszku. Twardy, słaby, najtańszy makaron. Trochę kukurydzy i jajka. Słone jak diabli. Nie warte nawet dyszki. Nie mówię, to 33 zł. Zwykłe oszustwo i złodziejstwo. Nie dało się zjeść do końca. Mam, że to może być ta sama knajpa. To przebrandowił to kurwa po prostu. Pewnie tak. Bo tu ogólnie w takich miejscach jak to nie może być na przykład dwóch ramenów. Wiesz, o co chodzi? Nie może konkurencja, być konkurencja, tak? Tak, może być tylko jeden rodzaj kuchni, na przykład jedna burgerownia, jedna włoska, jakaś pizzeria, jakieś tam ten, nie? To jest to samo, pewnie zmienili nazwę, no bo jak mieli 2 i 1 na Google, to no, musieli tak coś zrobić, nie? Ale jest progres, 2 i 8. No tak. Oho. Było szybko. Ramen wygląda tak. Od razu widać, że jajko nie jest marynowane, więc trochę lipa. Nie wygląda to wcale źle jakoś. Ja obstawiam, że browar lepszy będzie. Browar lepszy? Mhm. Gorące jak diabli. Nudle jak nudle. To jest taki ramen jak z takiej suszarni dostajesz, taki wiesz. Nie zajmują się ramenami. I po prostu mają w karcie i robią taki nawet pierdół. Spróbujemy bulionu najpierw. Kurwa. Twój też jest tak słony? Aha. Może to zamieszać trzeba. A tak jak pisali, nie? Jak z proszku, taka zupka chińska gotowa. Ogólnie... No kurwa, jeszcze gorzej teraz. Jak jecie zupkę chińską i macie taki
posmak, no jest tak na zębach, tak chroboczy. Wiesz, o co mi chodzi? Masz tak, wiesz, o co mi chodzi? Wiem, no. No tu mam to samo. Nie wiem, czy to przez ilość soli, czy... glutaminianu, sodu. Sprawdzę to jajko. Nie wiem, nie rozpoznam, czy to jest wolny wybieg. Ty lubisz jajka, ty lubisz jajka. Ja lubię jajka, okej, ale marynowane są lepsze i takie chyba się daje do ramenu. Tego chyba się boję spróbować. Nienawidzę, nienawidzę takiego mięsa. Gotowany boczuś? To smakuje jak taki... Babcia mi robiła... Babcia mi robiła kanapki ze schabem pieczonym kiedyś. Aha, wiesz, co tak. To tak smakuje. Tylko że uparzony w ciepłej zupie. Tylko że wiesz, ona mi wycinała te wszystkie D. No tutaj no, nie zjem tego chyba. Nie dam rady tego zjeść. Bo tu są te takie... Weź przybliż. Widzicie ten tłuszcz? Nie lubię tego tłuszczu właśnie. Lubię jak mięso jest mięsem, a nie takim glutem. Czas na grzybka. Grzybek dobry. Grzybek już nasiąkł tą solą, więc jest okej. Makaron. No nie, jest raczej okej, nie ma co tutaj wiesz. No jak makaron jest z makaronem. Makaron jest jak makaron. Marcheweczkę, jak w rosole. Umamy. Wyczuwasz smaki umami, czy nie? Nie. Ogólnie jajka to nie próbuję chyba nawet. Zjem trochę nudli. Bulionu popijemy i zobaczymy. Jest to mega słone, no nie, za słone po prostu. Ja lubię słone rzeczy, ale bulion jest za słony, no nie da rady. Ja kończę z czymś takim. Zjadłem makaron, zjadłem trochę grzybków, zostawiłem to mięso. No i bulion, no jest za słone, aż zęby naprawdę świerszczą. Czujecie na zębach taki posmak, nie wiem czy to jest glutaminian, czy to jest no sól, czy co to jest. Glutaminian to jest. Nie, no 34 zł za tyle daję za ramen w moim ulubionym miejscu na ramen w Mokuzaju i nigdy się nie zawiodłem, a no nie. Ogólnie tak, dostaliśmy ramen bardzo szybko. Jeśli chodzi o obsługę, to tak naprawdę za wiele gadki nie było, zamawia się i odbiera się jedzenie przy barze. Tutaj stoimy. No tak jak mówiliśmy wcześniej, no raczej nie polecamy, nie ma sensu chyba wydawać 35 zł na soloneza z proszku. Jak tu będziecie, to idźcie na coś innego na pewno. Miejsce jest fajne, bo jest ładnie i w ogóle, ale no ale nie ramen. Mukiłki, Wiktor go poleca. 6000 opinii, 4,7. Myślę, że to jest, chyba tam jedziemy, wydaje mi się. No dobra, to wstawaj. Jesteśmy już w nowym miejscu. To już jest normalnie obsługa kelnerska. Fajnie to wygląda. No. Sami robią makaron, jak widać. I weźmiemy to samo. Ja wezmę to samo, co wziąłem tam. Wezmę original tonkotsu. No i myślę, że powinno być dobrze. I pan polał takie pianki i one się podniosły do góry. Spróbować się podniosły. To jest ścierka. Spróbuj. Do czyszczenia ran. Tak? No, ale kozak ty. Ja myślałem, że to jakieś pianki do jedzenia. Ale wieśniaki z nas. Jak myślicie, wygląda lepiej czy gorzej od poprzedniego? Bo ja już wiem. Spijemy jajeczko. Marynowane jajko robi robotę od razu. Makaron. Przepaść. No jest różnica. Jest nie ma, różnica. Nie ma o czym mówić tak naprawdę. Bulion też jest bardzo dobry, nie jest słony. Czuć, że jest taki pełny, jest fajny, zawiesisty. Spróbuj tutaj, bo tu chyba ten boczek też jest ogólnie oprócz tej karkówki. Też zobacz, wygląda zupełnie inaczej to mięso niż tam. No. Masz fajny kawałek mięsa. Zero cząstek, zero... Nie ma do czego się przyczepić teraz. Daję 5. Nie no, przepaść smaku. Makaron podobnie wygląda, ale smak jest zupełnie inny. No bulionik to jest
Petarda, petarda. Ciekawostka, że ramen można siorbać i nie jest to oznaką wstydu, tylko oznacza to w Japonii, że ci ramen smakuje, tak jak ktoś. Więc możecie go siorbać głośno, jak jesteście w ramenowni prawdziwej. Myślę, że ten widok powie wam więcej niż moja opinia na ten temat. Tutaj jest podobnie. Pycha, naprawdę pycha. Piękna rzecz. Naprawdę można piątkę dać, obsługa też spoko. Dostaliśmy wodę do tego za darmo, w cenie była woda. Mokre chusteczki. Myśleliśmy, że to są jakieś ciastka, ale okazało się, że nie. Dobrze, że nie zjedliśmy tego. 3 zł drożej, a poziom zupełnie inny. Także Uki Uki. Uki Uki. Polecamy bardzo mocno. Także tak, Uki Uki, bardzo fajne miejsce, polecam. Możecie tam śmiało iść na ramen. Jeśli nigdy nie jedliście ramenu, to tym bardziej. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. Na teraz to tyle. Dajcie znać, czy takie filmy wam się podobają. I co, żegnamy się. A na ile, tego nie wie nikt. Siema.